Dzień dobry, jest 9:30, jadę pierwszy raz na zajęcia na kampus. Jest piątek i mam taką klasę, która się nazywa counseling, ponieważ muszę mieć jedną klasę, która się odbywa na kampusie i tak ona jest cała online i tylko dzisiaj musimy się pojawić na kampusie i mamy ją tam w szkole. Więc jedziemy do East Hollywood, to jest jakoś 15 minut samochodem i później pomyślałam, żeby tam iść do jakiejś kawiarni, wezmę laptopa, książki i pouczę się, ponieważ za tydzień mam final exam z matematyki. Dwugodzinny na 240 punktów. Miałam już trzy egzaminy i ten ostatni nie poszedł mi za najlepiej. Oczywiście w dzień, w którym muszę wyjść z domu, pada deszcz. Kiedyś jakby słyszałam, że w Kalifornii nigdy nie pada, pada raz na rok i w ogóle. Jak ja tu jestem, to co chwilę pada. I jak pada, to tak przez 2-3 dni i później nie, przez tydzień czy dwa. Może też porą jesienną, zimową więcej pada. Nie wiem. Jestem po zajęciach, to był właśnie counseling class, czyli dla studentów właśnie międzynarodowych, żeby opowiedzieć, w jaki sposób tu możemy pracować, jakby co musimy robić, żeby utrzymywać ten status wizy. Teraz zastanawiam się, gdzie jechać, czy do Courage Bagels, czy do jakiejś kawiarni. Nie wiem, czy w Courage Bagels da się usiąść i fajnie popracować. Jedziemy do kawiarni, która ma ocenę 5 na Google, 5.0. Cokolwiek to oznacza. I byłam tutaj oglądać mieszkanie. I w ogóle chłopak, który tam miał wynająć te mieszkanie, mam dalej z nim kontakt na Instagramie. Obserwuje mnie już trochę osób stąd i zawsze jak dodaję coś, piszę na story, to mam takie, te osoby tego nie zrozumieją, dlatego tak przeplatam, że piszę i po angielsku, i po polsku. Zmiana planów. Przejechałam obok tej kawiarni i wydawała się taka zwykła, nic się tam nie działo specjalnego, nie było jakoś też tak mega ładnie w środku. Więc jadę do Hollywood, po drodze już do mnie. Znalazłam Fields Coffee, mega znane. I później jeszcze dwie jakieś takie kawiarnie, wszystko jest obok siebie, więc zobaczę. Porozglądam się, co wygląda najlepiej i tam pójdziemy. Przyniosłam tutaj lampę, ponieważ jest ciemno. Dzisiaj jest taki szary dzień. Nie umiem jeszcze tutaj w kuchni ogarnąć, jak nagrywać. Jest 15:30 i będę robiła obiad. Chcę zrobić makaron ryżowy z sosem z masła orzechowego i sosem sojowym. Mam tofu. Tu już pokroiłam i przygotowałam imbir, czosnek, cebulę, czerwoną kapustę. Więc gotujemy razem.
przygotowywała peanut sauce. Robię go zawsze na oko. Ostatnio mama od Eriki posłała paczkę z dwoma takimi ogromnymi... To jest sriracha? Sriracha? Sos sojowy. Pouczyłam się trochę w kawiarni. Zrobiłam sobie całą rozpiskę, co muszę powtórzyć do egzaminu. I szczerze, jak jest coś takiego jak egzamin finalny, czyli z całego semestru, to jest to przytłaczające. I jak ja sobie nie zrobię rozpiski, jakiegoś harmonogramu, odliczania, to ja się po prostu nie zabiorę za to, bo za bardzo mnie to przytłacza i prokrastynuję i tak dalej. Więc jak sobie tak wszystko rozpiszę dniami i też rozpiszę to w sposób do zrobienia realistycznie, to jest mi o wiele łatwiej. I dzisiaj właśnie zapisałam sobie, że 4 tematy. Egzamin bierzemy online, ale możemy mieć na egzaminie kartkę ze wszystkimi wzorami, po prostu jedną taką kartkę A4, to się nazywa cheat sheet, czyli taka jakby pomoc, ściąganie legalne, więc muszę sobie to przygotować. Ja mam tak, że jak coś dla mnie nie ma sensu, to ciężko mi się do tego zmusić. Po prostu nie lubię robić rzeczy, których nie lubię, ale tak wygląda życie i są rzeczy, których może nie chcemy robić, ale matematyka, nie wiem, po prostu sama nauka uczy jakiegoś takiego dyscypliny po pierwsze i logicznego myślenia. Chodzi o samą tą czynność uczenia się tego procesu, a nie może samą matematykę, bo sama matematyka nie obchodzi mnie. A poza tym, jak później się już przysiądzie, to jest zabawa. Odpala się świeczkę, puszcza się muzyczkę, rozwiązuje się te zadania. Jak się czegoś nie potrafi, to się szuka, trochę się załamuje. Ale chodzi o ten aesthetic nauki. Jakby, jeżeli nauka idzie aż tak ciężko i się nie chce, to po prostu trzeba tak z innej strony ją ugryźć i tak romantyzować tą naukę i czas w szkole. Wiesz, nauka jest fajna. Nauka jest fajna. Dodam jeszcze sobie na górę nori. Nigdy nie robiłam z imbirem, a wydaje mi się, że imbir to jest game changer. Po tym jak robiłam curry i tam był imbir. Czuć imbir. Oniam. Ostatnio staram się bardziej kontrolować to, co oglądam i jaki content konsumuję, bo odkąd się tutaj przeprowadziłam, to miałam tak, że częściej siedziałam na telefonie i nie wiem, czy to jest przez to, że też przez zmianę czasową, jakby jak tutaj żyję, to jakby ludzie dodają cały czas, a jak byłam w Polsce, przez większość czasu, kiedy my żyjemy, to w Stanach ludzie śpią i tak nie ma tak dużo jakby dodawanego contentu. No i właśnie ostatnio złapałam się na tym, że za dużo siedziałam na telefonie i zawsze to jest nasz wybór, nasza decyzja, co oglądamy, więc uznałam, że zrobię sobie taką trochę przerwę i nie oglądam już żadnych dram. TikToka wyrzuciłam na drugi ekran, żeby w niego nie wchodzić. Odobserwowałam wszystkie osoby, które nic nie wnosiły do mojego życia pozytywnego. Odobserwowałam Kardashianki, co jest dosyć dużym krokiem, ponieważ obserwowałam je i wiedziałam, że nic nie wnosi to do mojego życia i raczej bardziej negatywnie wpływa niż pozytywnie, ponieważ jest jakieś porównywanie się albo one zwracają dużą uwagę na wygląd i w sumie ich Instagramy to są tylko reklama za reklamą. Miałam takie, czemu ja to obserwuję i czemu ja to oglądam. Doszłam do tego, że obserwowałam je przez FOMO, przez to, że bałam się, że coś mnie ominie, ponieważ są tak popularne i obserwowałam je dlatego, bo wszyscy obserwują. Więc teraz, jak tak coś oglądam, to staram się, żeby to albo dawało mi jakiś taki komfort, po prostu, żeby nie wpływało to negatywnie, czyli właśnie nie dramy, nie jakieś rzeczy, które mnie nie interesują, tylko właśnie coś bardziej związane na przykład z moimi hobby, albo coś ciekawego, albo coś, co mnie właśnie może nauczyć. I teraz jestem wciągnięta w content kulinarny, bo on nie jest negatywny, nigdy nie będzie. I oglądam właśnie, jak zostaje przygotowane 30 tysięcy posiłków codziennie na największym statku na świecie. Jest to mega ciekawe dla mnie akurat. I polecam robić sobie raz na jakiś czas taką selekcję, na przykład na Instagramie.
odobserwować osoby, które nic nie wnoszą albo może powodują, że gorzej się czujesz. Ja jeszcze sobie zrobiłam zakładkę jakby ulubione profile. Wszystkie właśnie moje ulubione i też związane z ubraniami osoby, które mnie inspirują. Jak wchodzę na Instagram, to najczęściej od razu przychodzę na tą zakładkę i sobie sprawdzam, jest to jakieś takie lepsze. Często mam tak, że czuję się po prostu przebodźcowana i ja uwielbiam nie patrzeć na telefon, bo tak samo tym, kim się otaczasz, tą osobą się stajesz, tak teraz to, co konsumujesz, to też wpływa na ciebie, kim jesteś, jak myślisz. Jest 18:00, zrobiłam sobie drzemkę 20-minutową, ponieważ oczy mi się zamykały. Później trochę potańczyłam, posprzątałam cały pokój i uznałam, że dzisiaj ten dzień jest tak wspaniały. Byłam tak produktywna, że zrobiłam mały shopping. Chcę zamówić tutaj do pokoju na przykład kocyk. Nie mam żadnego kocyka, mam tylko tego słonika, taką narzutę. I chciałam taki ładny kocyk zielony, bo mój pokój jeszcze nie jest skończony. Na początku miałam tak, że chcę iść taki vibe, żeby tutaj było jak najbardziej kolorowo, pinterestowo, ale z czasem mi się to zmieniło i chcę tak zrobić bardziej po mojemu i bardziej coś takiego wyszukanego, co mi się naprawdę podoba. Dlatego zamawiałam zielony kocyk, a nie tęczowy, ponieważ bardziej mi się taki podoba. I tak w ogóle to mój ulubiony kolor. To jest zielony i niebieski. Zawsze jak się bawiłam razem z moją siostrą, to ona miała kolor różowy, ja niebieski. Ona była księżniczką, ja byłam żebraczką. Ja miałam pościel z Nemo, ona miała pościel w księżniczki. I niebieski jest jak woda, jak ocean. Niebieski to jest spokój. Kocham niebieski. Wydaje mi się, że zawsze w dzieciństwie ma się jakiś swój ulubiony kolor. Na początku myślałam, że to będzie fioletowy, bo miałam bardzo dużo rzeczy fioletowych, ale wydaje mi się, że bardziej ja się przekonywałam do tego koloru, bo miałam takie: o, niebieski jest dla chłopaków, nie mogę lubić niebieskiego. Ale doszłam do tego, że niebieski to jest mój ulubiony kolor. Pamiętam, że jak mogłam zadecydować o tym, jak będzie wyglądać mój pokój, to wybrałam niebieską farbę. Miałam jedną ścianę w taki piękny, morski, niebieski kolor. I wszystkie dodatki, pościel i tak dalej, wszystko było niebieskie. I w taki sposób odkrywa się to, co lubisz. Wystarczy, że się zerknie w dzieciństwo, co się lubiło. Ale się jeszcze właśnie zastanawiałam, co bym mogła tutaj dodać do tego pokoju, bo na pewno chcę coś na tą ścianę, ponieważ też jak nagrywam, to jakby to jest moje tło i chciałabym coś. Podobają mi się jakieś takie różne plakaty, tylko że wszystko jest tutaj tak drogie. Na przykład kupiliśmy plakaty na Etsy z Matisse, to zapłaciłyśmy za te 3 106 dolarów. Każda ramka kosztowała 7 dolarów, czyli 21 dolarów. To nie jest warte tego. Do tego chciałyśmy jeszcze jakieś rośliny tutaj mieć, ale ja w ogóle nie mam ręki do kwiatów, roślin, nawet kaktusów, więc boję się, że wydam, nie wiem, 100 dolarów na jakąś ogromną roślinę i ona umrze.